Dzień dobry, witam ponownie na lupie sceptyka. Wiem, że nie jestem pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na ten film o bardzo ciekawym i nęcącym tytule Księdza Bańki, czyli Śmieszne argumenty ateistów. Tak naprawdę dowiedziałem się o tym materiale, że tak istnieje, dzięki Adrianowi z kanału Nihilistyczny Ateista, który zrobił streama, w którym omawiał wyżej wskazany film. Stream jest całkiem fajny. Polecam go, znajdziecie do niego link w opisie. Postaram się zatem wnieść coś świeżego, nowego i podać Wam zwyczajnie po prostu moją perspektywę na argumenty przedstawiane w tym filmie przez księdza Bańkę. I ostatnia rzecz, też już wydaje mi się dość klasyczna, zanim przejdziemy do sedna. Ostatni okres dla mnie jest dość ciężki. Aklimatyzuję się w nowej pracy. Wrzuciłem też na studia. Na szczęście, dzięki Waszemu wsparciu na Patronite, nie musiałem wrócić do pracy pełnoetatowej, a raczej pracuję obecnie tyle, ile chcę, a będąc bardziej precyzyjnym, tyle, ile potrzebuję. Chciałbym zaznaczyć, że była to decyzja, którą byłem w stanie podjąć właśnie dzięki Waszemu wsparciu tego kanału i tej działalności na Patronite. A zatem, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć jeszcze jakoś dodatkowo, a być może nowe osoby poczują się przekonane po seansie tego materiału, link do Patronite'a znajdziecie oczywiście w opisie. Każde wsparcie stanowi budującą się i w stale wzrastającą mocną motywację, aby kontynuować lupę sceptyka i tworzyć więcej treści. A zatem, nie przedłużając, zaczynajmy. Czy trzeba przedstawiać komukolwiek księdza Bańkę? Ja oczywiście zdałem sobie sprawę z istnienia księdza poprzez debatę, którą organizowała swego czasu Stacja Ateizm, a potem z dość dużym zainteresowaniem prześledziłem dyskusję księdza Bańki z Karolem Fiałkowskim, a także widziałem kilka materiałów z jego kanału. Jest to spora osobowość, charyzmatyczny mówca, duże zdolności oratorskie, a zatem, jak to się mówi, no to, co tygrysy lubią najbardziej. Nie ma chyba nic lepszego niż oczytany, inteligentny oponent, prawda? Dlatego jestem bardzo ciekawy, jakie to będą te śmieszne argumenty ateistów. Żeby nie było, ja widziałem oczywiście stream Adriana, więc mniej więcej pamiętam, co ksiądz mówił, mam też kilka notatek. Natomiast po takim czasie myślę, że jednak podejdę do tego w miarę świeżo. A o to chodzi, o taki miks między pewnym przygotowaniem zawczasu, a autentycznymi reakcjami na żywo, które będziecie oglądać. No to zaczynamy. Puszczam play i zobaczymy, co będzie. Bum. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wobec oponenta należy okazywać szacunek. Jego argumenty należy traktować z powagą. No ale czasem się nie da. Zapraszam. Opowiem dzisiaj o kilku ateistycznych argumentach, które są bardzo często wypowiadane w internetowych dyskusjach, są kręcone na ateistycznych kanałach materiały na ten temat. Są to według ateistów najwyraźniej bardzo poważne, ciężkie argumenty, które moim zdaniem są niepoważne. Które... Tutaj zobaczymy. Może być tak, że ja oczywiście do tej grupy się nie zaliczam, to znaczy nie zaliczam się do ateistów, którzy uważają, że te konkretne argumenty są dobre. Jak też zapewne wiecie, ja jestem w nieco innym miejscu, jeśli chodzi o moje podejście do religii, niż taki, powiedziałbym, klasycznie rozumiany twardy ateizm. Tak naprawdę bardziej skłaniam się w stronę takiego agnostycyzmu, rozumianego klasycznie, zwróćmy uwagę, czyli jako niewiedza, czy istnieje Bóg, czy istnieją bogowie. Natomiast ponieważ jestem sceptykiem filozoficznym, to uważam, że póki nie czuję, że jest odpowiednia ilość dowodów, które by mnie przekonywały, które wskazywałyby na istnienie któregoś z bogów, no to raczej jestem na pozycji, że nie jestem przekonany co do istnienia takiego bytu. Albo bytów oczywiście. No bo jak wiemy, bogów istnieje bardzo wielu. Natomiast no, jestem ciekaw. Zobaczmy. Moim zdaniem albo świadczą przeciwko nim, albo są tak wykręcone logicznie, że aż niepoważne. Chciałbym, żeby
Był on początkiem pewnej dyskusji, nowym początkiem może dla pewnych, dla jakichś dyskusji. Dlatego mam zamiar w tym materiale oznaczyć kilka ateistycznych kanałów. Bo chciałbym, żeby ktoś się do tego odniósł. Być może ja nie rozumiem głębi tych argumentów, to znaczy być może, to często tak jest w ludzkich rozmowach, że ja stojąc na pewnej pozycji widzę pewne słowa i ciągi myślowe w pewien konkretny sposób, a ktoś, kto stoi z zupełnie innej strony, może mieć coś innego na myśli, gdy... Tak, to jest bardzo słuszne. Moja perspektywa na to, jak ludzie formułują swoje wierzenia, jest bardzo mocno psychologiczna. Nie wierzę, że ludzie dochodzą do swoich przekonań na drodze logicznego rozumowania. Ja na pewno zgodzę się z księdzem Bańką, że tak, logika jest czymś, co możemy nazwać najbardziej zbliżonym do obiektywnego narzędziem, istniejącym sobie trochę poza nami. Natomiast my jako istoty emocjonalne, jako istoty intuicyjne, pewnego rodzaju maszyny składające się z miliona działających w każdej sekundzie naszego życia podświadomych i nieświadomych procesów zachodzących bardzo głęboko w nas, na poziomie neurochemii mózgu, na poziomie naszej świadomości i tego, jak czynniki zewnętrzne, zewnętrzne środowisko, a także nasze geny, wychowanie i kultura kształtują nas do tego stopnia, że włożenie w ten pełgający chaos naszych myśli, uczuć, emocji, wkładanie do tego przekonania, że można stricte, zimno, racjonalnie dochodzić do właściwych, konkretnych wniosków, to jest coś, w co jako sceptyk studiujący psychologię bardzo, bardzo wątpię. Więc myślę, że nie tyle, że ja z księdzem Bańką będziemy mówić z dwóch różnych perspektyw, to jest oczywiście prawdą, ja raczej będę podnosił kwestię pewnej obiektywności obu z naszych podejść i wskazywał, że celowanie w jakiś twardy ciąg przyczynowo-skutkowy oparty na logice wcale jeszcze nie oznacza, że mamy rację. I tyczy się to zarówno mnie, jak i księdza Bańki w moim sceptycznym umyśle. Równocześnie chciałbym zaznaczyć, że nie jestem nihilistą. Wierzę w rzeczy i uważam, że warto wierzyć w rzeczy. Po prostu nie twierdzę, abym wiedział cokolwiek z pewnością. Ale to być może temat na inną dyskusję. Używa pewnych słów, może widzieć pewną zależność w sposób po prostu inny. To jest jak najbardziej możliwe. Nawet w zdaniach takich ściśle logicznych, w sylogizmach to się może zdarzyć, że po prostu człowiek inaczej rozumie słowa, a w dłuższych wypowiedziach, które tłumaczą, wyjaśniają, no to w ogóle jest oczywiście bardzo proste, żeby coś takiego się wydarzyło. Przedstawię trzy takie argumenty, ciągi myślowe, które uważam za szczególnie niepoważne i które uważam, że warto, żebyśmy znali. Pierwszy z nich to kwestia niemocy rozumu. Otóż ateiści dosyć naturalnie, jeśli mówimy o współczesnych ateistach z Europy albo z Ameryki, dosyć naturalnie przedstawiają samych siebie jako racjonalistów, jako osoby, które na pierwszym miejscu stawiają rozum, logiczne myślenie. Uważam, że określenie siebie jako istotę w pełni racjonalną to jest po prostu wierzenie w oczywisty sposób nieprawdziwą iluzję. Oczywiście to samo, drogi księże, tyczy się również pana. Jest to dokładnie ten sam problem i ten sam proces. I domyślam się, oczywiście jest to mój strzał, że ksiądz będzie czuł się komfortowo ze stwierdzeniem, że jego procesy rozumowania, chociaż patrzące na logikę i myślące, znaczy ksiądz myśli, że rozumuje poprawnie, to jednak u pewnych podstaw tego będzie leżała silna wiara, silne wewnętrzne przekonanie w prawdziwość religii. Ponieważ twierdzenie, że ksiądz doszedł do wiary w Boga właśnie na drodze twardego, racjonalnego, logicznego, filozoficznego myślenia, uważam zarówno zwodnicze, jak przekonania ateistów, którzy twierdzą, że są stricte racjonalistami i do wszystkiego dochodzą za pomocą swojego nieustępliwego i nieomylnego rozumu. Oba te stwierdzenia są jak dla mnie nieprawdziwe.
co najmniej. Przeciwstawiają to ich logiczne, racjonalne myślenie, często takiemu nielogicznemu, według nich nieracjonalnemu podejściu człowieka wierzącego. Bo, panie księże, na pewno pan sobie zdaje sprawę, obserwując świat filozofii i będąc zainteresowanym tym światem, że nie istnieje żadne konkludywne studium argumentów, które miałyby wskazywać w sposób właśnie stricte racjonalny i logiczny, w sposób konieczny, istnienie Boga, w którego ksiądz wierzy. Jest to dla mnie oczywiste, że ksiądz Bańka powinien się zgodzić, że na pewnym etapie dokonuje się po prostu skoku wiary. A to właśnie skok wiary jest tym, co przychodzi mi z trudem, księże. Mimo że oczywiście, że tak, że dokonuje pewnych skoków wiary, na przykład zakładając do pewnego stopnia to, że moje zmysły działają w sposób prawidłowy albo że rzeczywistość, której doświadczam, jest rzeczywistością współdzieloną. Ale proszę zgadnąć, księże, to ustawia pana i mnie na tym samym poziomie, a nie któregokolwiek z nas wyżej. Właśnie dlatego raczej orbituję wokół terminu agnostycyzmu, dla uproszczenia zakładam tą internetowo-słownikowo rozumianą definicję tego słowa, plus w sercu mojego toru orbitowania znajduje się duża planeta sceptycyzmu, ostrożnego sceptycyzmu, otwartego sceptycyzmu, ale jednak w swej koncepcji jest to planeta wątpiąca i wątpię w bardzo wiele rzeczy, nie tylko w księdza Boga. Które po prostu ślepo wierzy, przyjmuje to, co zostało mu przekazane przez społeczeństwo, przez rodziców, przez kulturę. No, po prostu przyjmuje, jest takim kulturowym katolikiem lub kulturowym muzułmaninem. Tak, znaczy pochodną tego jest stwierdzenie, że na przykład ksiądz wierzy, no bo został wychowany w kulturze chrześcijańskiej, katolickiej. No to jest oczywiście, że prawda. Tutaj wchodzi cała psychologia, w zasadzie od początku swojego istnienia, która wskazuje, że środowisko, w którym się rozwijamy, ma olbrzymi, znaczący wpływ na to, kim będziemy. Są spory, mówi się, że środowisko stanowi co najmniej 50% tego, co nas kształtuje jako potem dojrzewających ludzi, gdzie całą resztę stanowią geny, które stanowią raczej o predykcjach, niż o jakichkolwiek pewnikach dotyczących naszego życia. Na przykład, jeżeli masz geny, które sprawiają, że o wiele łatwiej uzależniasz się od niektórych substancji, to być może geny mogą stanowić tą podstawę, ale nie muszą być determinujące. Ale często na przykład takie geny występują, jeżeli twoi rodzice są uzależnieni. A jeżeli twoi rodzice są uzależnieni, masz większe szanse, aby trafić do środowiska, w którym twoje geny odpowiedzialne za wzmożoną możliwość aktywacji się procesów doprowadzających ciebie w konsekwencji do uzależnienia będą miały szansę, no to jest złe słowo, ale rozkwitnąć, tak? I tak samo dzieje się z naszymi przekonaniami i wierzeniami. Dokładnie tak samo, księże Bańko. Dokładnie tak samo. I to jest zdecydowanie normalne. I ja sobie osobiście zdaję doskonale sprawę, że mój agnostycyzm, ateizm i sceptycyzm również został zdeterminowany w dużej mierze przez zapewne moje geny, ale też przede wszystkim przez moje środowisko i przez mój rozwój. Ponownie tak samo jak światopogląd i przekonania księdza. I to, co my wskazujemy jako ateiści, jako sceptycy, to, że być może ludzie wierzący powinni zacząć przyznawać, że ich wierzenia biorą się z pewnego skoku wiary, że ich wierzenia biorą się z pewnego wychowania, ze środowiska. I to jest w porządku. My mamy dokładnie tak samo. Natomiast wydaje mi się, księże, jasne, na pewno są ateiści, racjonaliści, o których pan mówi słusznie, ci, którzy wierzą w jedność rozumu i tak dalej, i tak dalej. Iluzje, umówmy się. Natomiast to, o czym ja jestem przekonany i o czym, w kierunku czego zdają się zmierzać zazwyczaj osoby podobne mi, osoby podobne mojej widowni, czyli sceptycy, wątpiący, ateiści, antyteiści, no to jest gdzieś filozofia nauki, prawda? Filozofia tej nauki przez duże N. Taka jest zależność.
statystycznie my się po prostu tym interesujemy. A ponieważ tak, to my wyrastamy w takim przekonaniu, że jednak potrzebne są pewne, możliwie najbardziej zobiektywizowane, empiryczne sposoby dowodzenia rzeczy. Dobrze? I sceptyczne podchodzenie do twierdzeń, na które nie wygląda, abyśmy mieli silne dowody. Poza oczywiście dochodzeniem logiczno-filozoficznym, o którym ksiądz Bańka będzie mówił, ale ono nie jest konkluzywne, ponieważ bez empirii nie możemy nigdy wykluczyć różnych innych rzeczy poprzez odwołanie się do tak prostego konceptu, jak skromność tak naprawdę, jak zdanie sobie sprawy z tego, jak słabe są ludzkie umysły i jak trudno nam rozumieć duże koncepty w makro lub mikroskalach. Więc, księże Bańko, biorąc księdza argument z tymi ludźmi, którzy twierdzą, że rozum jest latarnią świecącą im w nocy i tylko za jego światłem idą, i trochę go zmieniając tak, aby pasował do mojego przekonania, podsumowując, moja odpowiedź na księdza argument jest taka. Ja się z księdzem zgadzam, że nikt nie podąża za światłem latarni rozumu w drodze prostej. Ksiądz też nie. Ksiądz wykonał na którymś momencie potężny skok wiary poprzez środowisko, geny, kulturę, wychowanie itd. A pozostali, ci, którzy nie wierzą, wierzą w innych bogów z tego samego co ksiądz powodu, albo tak jak moja bańka społeczna, nie bójmy się tego określenia, wszyscy w jakichś się znajdujemy, jeżeli nie mentalnie, to jak najbardziej w kontekście naszych emocji i przekonań, tylko po prostu wydaje mi się, że my grawitas mamy gdzieś po stronie naukowej, dlatego jesteśmy dość hardzi do przekonywania, kiedy brak jest jakichkolwiek dowodów empirycznych, a dowody filozoficzne, co najwyżej, księży Bańko, są brane na poważnie na uniwersytetach, ale nigdy nie są konkluzywne. Przy okazji zdałem sobie sprawę, że klatka, na której zapauzowałem materiał księdza, na tej klatce ksiądz wygląda jakby mnie bardzo, bardzo uważnie i średnio pozytywnie oceniał. Ale jedźmy dalej. Przepraszam też za moje puszyste włosy, prysznic poranny. I nie używa za bardzo swojego rozumu. To jest jakby pierwsza część narracji. No, problem polega na tym, i śmiesznie zaczyna się robić moim zdaniem wtedy, gdy na poziomie logiki zaczyna się dochodzić do stwierdzenia, że wszystko musi mieć jakąś przyczynę. I można to stwierdzenie, można to zanegować, powiedzieć, że nie. Skąd my wiemy, czy wszystko musi mieć jakąś przyczynę? Wszystko, co tutaj widzimy, ma jakąś przyczynę. Odkrywamy jakieś elementy rzeczywistości na poziomie tym najniższym, fizyki kwantowej, które z naszego punktu widzenia wydają się nie mieć przyczyny. A więc być może nie wszystko musi mieć przyczynę, powie nam nasz racjonalista. Tylko, że ta teza jest końcem jakiegokolwiek funkcjonowania rozumu. Jeśli twierdzimy, że nie wszystko musi mieć przyczynę, to oznacza, że nic nie jest pewne, że nie tylko na poziomie poznania, ale na poziomie samych ciągów przyczynowo-skutkowych. Jeśli zasada proporcjonalnej przyczyny, w tym jej najprostszym znaczeniu, czyli że wszystko musi mieć taką przyczynę, która wystarczyła do zaistnienia danej rzeczywistości, jeśli ta zasada nie obowiązuje, czyli jeśli coś nie ma przyczyny po prostu, to oznacza, że sama podstawa funkcjonowania naszego rozumu nie działa. Fundament. Tutaj nie obrałbym innej linii kontrargumentacyjnej niż ta, na którą zdecydował się Adrian. Mówiąc w wielkim skrócie, przypominam link w opisie, w wielkim skrócie to, że jakaś zasada tyczy się pewnego określonego wycinku naszej rzeczywistości, nie oznacza, że musi aplikować się w innych obszarach czy na innych poziomach. To jest dość oczywiste. Więc to nie jest, księże Bańko, tak, że zasada proporcjonalnej przyczyny, czy w ogóle pewna przyczynowość, nie może sobie działać w naszym świecie, w naszym poziomie funkcjonowania.
W związku z czym, kiedy patrzymy na argument z przyczyny, argument przyczynowości, faktycznie bardzo chętnie przytaczany przez oczytanych apologetów, to jak najbardziej jest on dość silny. Istnieje fantastyczny podcast, na którym Alex O'Connor, obecnie niesławny eks-weganin, i William Lane Craig, jedno z najcięższych dział w apologetyce chrześcijańskiej przecież, dyskutują o tym przez no, co najmniej godzinę. Zapraszam, aby ten podcast obejrzeć, bo jeżeli jest jedna rzecz, która wynika z ich dyskusji, to jest taka, że nie jest to konkluzyjne. No bo nie może być. Nie może być, dlatego że księdzu Bańko ja będę wskazywał na to samo. Ja nie wiem, czy wszystko musi mieć swoją przyczynę. Ja rozumiem, że można stworzyć pewne problemy, paradoksalne problemy filozoficzne, które wydają się wykazywać, że wasza strona musi mieć rację. Natomiast rozumujemy z naszych zamkniętych, bardzo ograniczonych poznawczo umysłów. Jakby spokojnie, kiedy myśmy odkryli w ogóle fizykę kwantową? Nawet nie wiem, ale na pewno to nie było więcej niż 100 lat temu. Dajmy sobie jeszcze czas. Filozofia jest bardzo fajna i bardzo ciekawa, ale to fizycy, chemicy, teoretycy fizyczni robią robotę. My możemy, nie jestem filozofem, ale my, myśliciele, możemy się zastanawiać, próbować tworzyć rzeczy, myśląc, że opieramy się na uniwersalnie obowiązujących prawach logicznych. Ale nie możemy tego stwierdzić z jakąkolwiek pewnością. Tym niemniej, podsumowując, ja rozumiem, co ksiądz chce powiedzieć, że obserwujemy pewną rzeczywistość, która działa w pewien sposób. Ksiądz próbuje to wyekstrapolować na skalę makro wszechświata, zasadę przyczynowości, a ateista bierze taki śrubokręt i robi taką dziurkę w tym i wskazuje, że niekoniecznie może nie, to nie wydaje się działać. To, czego nie rozumiem, to to, że ksiądz uważa, że jeżeli to założymy, to cała rzeczywistość postrzegana przez nas ma się rozpaść jak domek z kart. To jest nieprawda i to właśnie wskazał Adrian. Możemy działać na niepewnych informacjach. Robimy to zawsze. Możemy korzystać z indukcji. Ja nie muszę rozumieć, jak działa komputer, żeby móc go używać. Równocześnie, być może nawet prawa, na których opiera się działanie komputera, są źle przez nas postrzegane. Nie rozumiemy tak naprawdę, jak działają komputery. Wiemy tylko, że one działają w oparciu o pewne zasady wszechświata, z którymi w myślach komputery stworzyliśmy. Wystarczy. To jest dla nas wystarczające. Jeżeli ksiądz mówi, że to jest rozumowanie absurdalne, żeby zastanawiać się, że być może działanie komputera działa na innych zasadach niż nam się wydaje, no to przepraszam, ale zwyczajnie i po prostu się nie zgadzam. To być może jest fundamentalna różnica w myśleniu, wynikająca z różnic w postawach, które przyjęliśmy. Mojej, czyli filozoficznego sceptyka, i księdza, czyli osoby religijnej. Osoby, która przede wszystkim ma w sobie zbiór silnych wewnętrznych przekonań co do istnienia oceniającego, moralnego, wszechmocnego bytu. Chyba rozumiecie, że możemy tutaj nie stykać się filozoficznie. Funkcjonowanie naszego rozumu nie działa, jeśli przyjmiemy takie założenie. To oczywiście burzy wszelką racjonalność i system, który to głosi, jest siłą rzeczy aracjonalny. Dlaczego burzy to wszelką racjonalność? Dlatego, że wszelkie myślenie, wszelka działalność rozumu bazuje na ciągach przyczynowo-skutkowych. To znaczy, nawet w tym momencie, w którym rozmawiam po prostu z człowiekiem o pogodzie, ja wychodzę z założenia, że jego słowa odpowiadają jego myślom, czyli że jest pewna proporcjonalna przyczyna jego słów. Jego poznanie, jego wniosek, do którego ten człowiek doszedł, jest przyczyną, która powoduje, że wypowiada on te, a nie inne słowa. Jeśli wchodzę do pomieszczenia i widzę, że kwiatek jest podlany, no to wychodzę z założenia, słusznie, znaczy prosta obserwacja nawet, że kwiatek jest podlany, wychodzę z założenia, że ktoś to zrobił. Nawet
tego nie miałbym prawa zrobić. Nawet takiego wniosku nie miałbym prawa wyciągnąć, jeśli zasada proporcjonalnej przyczyny by zasadniczo nie obowiązywała. To znaczy, jeśli by nie było tej prostej zasady... Księże Bańko, ale ta zasada może sobie być. Może działa w 99% przypadków. Może działa w 1% przypadków. Tak się składa, że ten 1% to jest aktualne doświadczenie całej ludzkości. Tak może być. Ja rozumiem, że ksiądz schodzi do takich bardzo głębokich, filozoficznych podstaw samych procesów w ogóle wnioskowania. Wnioskujemy z przyczyny do skutku. I ksiądz wskazuje, że jeżeli istnieje jakaś instancja, kiedy to nie jest prawdziwe, to znaczy, że nic nie może działać. Otóż nie. Wszystko może działać nadal tak samo. Narzędzie, które działa w pewnym procencie przypadków, może być nadal wykorzystywane z bardzo dużą dozą efektywności. Ksiądz wydaje się sądzić, że jeżeli jakakolwiek zasada, nawet tak fundamentalna, nie tyczy się, nie ma zastosowania zawsze, wszędzie, to znaczy, że nie ma nigdzie, nigdy. Albo że może zawieść gdzieś, w którymś momencie. Być może to jest konfuzja. W sensie ja się zgadzam, że może być tak, potencjalnie, że ona może być nieprawdziwa. Tak, ksiądz tak nie uważa. Ksiądz nie uważa, że istnieje chociażby malutka szansa, że jednak wszyscy żyjemy w błędnym przekonaniu, że być może rzeczywiście jest tak, że to nie działa, a my tylko przypadkowo, korzystając ze swojego rozumowania opierającego się na zasadzie skutku i przyczyny, akurat dochodzimy do wniosków, które mają które są w miarę prawdziwe, ale tak naprawdę zasada, która tym rządzi, jest zupełnie inna. Znaczy ksiądz może wykluczyć taką możliwość, bo jeżeli nie, jeżeli ksiądz myśli, że może, ksiądz na pewno w to nie wierzy, ale jeżeli ksiądz dopuści taką możliwość, no to jesteśmy już na tym samym poziomie. To już się rozumiemy. A to tylko o to chodzi. Tylko o to chodzi. I właśnie dlatego, kiedy chcemy użyć tego rodzaju argumentacji, żeby udowodnić chrześcijańskiego Boga, to my wątpimy. My możemy założyć prawdziwość tej zasady i nawet wówczas stwierdzić, że kolejne dowody nie wskazują na Boga określonego typu. Ale możemy też wskazać, że niektóre zasady nie muszą aplikować się wszędzie zawsze i że z tego, że nie aplikują się wszędzie zawsze, nie oznacza, że nie możemy ich używać sukcesami w określonej domenie, w określonym obszarze rzeczywistości. Zasady przyczynowości w świecie. Jeśli by nie obowiązywała ta zasada, wszystko mogłoby skutkować wszystkim. Jak w takiej zepsutej grze, gdzie postacie nagle się zacinają i pojawiają się gdzieś indziej, bo jeśli nie potrzeba proporcjonalnej przyczyny, żeby coś zaistniało, czyli po prostu takiej, która wystarcza, żeby coś zaistniało, to znaczy, że wszystko może skutkować wszystkim. Że ten nasz świat byłby wtedy, gdyby ta zasada nie obowiązywała, byłby wtedy jak zepsuta gra. A może być tak, że ta zasada tyczy się naszej skali, ale nie ma zastosowania na poziomie kwantowym i nie ma zastosowania na poziomie makro, na poziomie tworzonych i niszczonych wszechświatów. Nie wiemy. Księże, no pan nie udaje, że pan wie. Jeśli byłoby to w stopniu dużym, no to po prostu by nie było w ogóle w stanie funkcjonować, bo by się wszystko rozsypało. Mogłoby nagle wszystko obrócić się w niebyt bez przyczyny, no bo skoro nic nie wymaga proporcjonalnej przyczyny. A więc chodzi o to, że sam nasz rozum, samo działanie naszego rozumu wymaga tego, żeby była pewna przyczynowość. Każde myślenie zakłada, że jest pewna przyczynowość, że żeby coś zaistniało, potrzeba jakiejś proporcjonalnej przyczyny. Każda nauka działa w ten sposób, że szuka przyczyn zaistnienia danych rzeczywistości. Gdy matematyka się zastanawia nad tym, jak dochodzi do tego, że wydarzyło się coś, no to może być może nietypowo matematyczne postawienie problemu, ale jak najbardziej, tak? Jeśli mamy jakiś wynik, jak do niego doszło, że ta liczba jest taka, a nie inna, jak to się stało. Mamy ściśle bardzo precyzyjne procesy. Fizyka bada, co wynika z czego. To wszystko bazuje na zasadzie proporcjonalnej przyczyny.
w tym najprostszym brzmieniu. Ja zdaję sobie sprawę, że ona niekoniecznie jest w ten sposób znana. To jest taka zasada, która jest znana co do słuchu, ze słyszenia, ale w tym jej najprostszym rozumieniu, które być może po prostu kiedyś było oczywiste, a dopiero w czasach w miarę nowożytnych staje się nieoczywiste i być może dlatego trzeba to dzisiaj niejako na nowo tłumaczyć, w tym brzmieniu jest ona niezrozumiana. Że po prostu oznacza to tyle, że wszystko, co się dzieje, ma jakąś przyczynę, którą my możemy rozpoznać naszym rozumem, zobaczyć, że tak, to spowodowało to i to. I to, że my jeszcze w świecie kwantowym nie znamy wszystkich przyczyn, albo że nawet coś tam się dzieje z naszego punktu widzenia bez przyczyny, to nie znaczy, że to nie ma przyczyny gdzieś na zupełnie innym poziomie, który być może dopiero nauka odkryje, a być może... Tu się oczywiście zgadzam. Może tak być. Natomiast wydaje mi się, że to, co ksiądz robi, to tworzy chochoła. Oczywiście to jest chochoł na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Nie tak jak w niektórych internetowych innych dyskusjach z różnych zakresów. Ale wydaje mi się, że to jest to. Ksiądz niejako nas straszy, że jeżeli zakwestionujemy tą zasadę, która wydaje się być oczywista, nawet nie zakwestionujemy. Zakwestionujemy w tym sensie, że zakwestionujemy jej aplikowalność wszędzie i zawsze, to nagle nam się rozpada rzeczywistość i nagle wszystko może dziać się ze wszystkiego i wszystko może wynikać ze wszystkiego i w ogóle nie możemy wtedy nic powiedzieć o niczym nigdy, bo nic nie musi z siebie wynikać, więc skończymy w wielkim jednym chaosie. Czy wy już wiecie, do czego ja piję odnośnie tego, co mi to przypomina? Tak, to przypomina rozumowanie presupozycjonalistów. Drodzy widzowie. W ogóle jestem na jakimś poziomie bardziej filozoficznym niż naukowym, choć tutaj raczej bym z takiego założenia nie wychodził. A więc chodzi mi o to, teraz takimi najprostszymi słowami, że całe to środowisko, które prezentuje siebie jako racjonalne, jednocześnie u podstaw swoich ma twierdzenie, że nasz rozum nie jest wystarczającym narzędziem do pewnego poznania rzeczywistości, że rzeczy nie muszą mieć koniecznie przyczynę. A to twierdzenie, rzeczy nie muszą mieć... Że być może nie muszą mieć. I tak, to jest coś, co godzi w racjonalizm w takim bardzo tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Natomiast nie wadzi w ogóle podejściu sceptycznemu. A tak się składa, że wielu ludzi, którzy nie wierzą w bogów, gdzieś się w tej filozofii sceptycyzmu odnajduje. W związku z czym ja rozumiem księdza, że uważasz, że jesteś racjonalistą, a podważasz pewne podstawowe prawo racjonalności, które wydaje się być podstawowe, czym dochodzisz do wniosku, drogi racjonalisto, że wszystko tak naprawdę może się rozpadać i że rzeczy nie muszą wynikać z siebie. Więc jak możesz twierdzić, że jesteś logicznym, twardym, obiektywnym racjonalistą, skoro nie wierzysz w to, że twoje metody dochodzenia do wniosków w ogóle są prawidłowe, mało tego, że nie muszą być prawidłowe, co w światopoglądzie księdza Bańki oznacza, że wszystko może wynikać z siebie i mamy jeden wielki chaos. Ja to rozumiem, dlatego nie wierzę w racjonalność jako taką, przynajmniej tak rozumianą tradycyjnie. Wierzę w sceptycyzm, księże, i w zakresie sceptycyzmu nie ma żadnego problemu. Ja się zgadzam, że może być tak, że zasada przyczynowości jest prawdziwa i że może być tak, że zaaplikowanie tego faktu do rozumowania filozoficzno-apologetycznego prowadzi do wniosku koniecznie prawdziwego na z pułapu filozofii, że musiała istnieć pierwsza przyczyna, a może nawet... że była ona intencjonalna. Może tak być, nie mam z tym najmniejszego problemu. Po prostu zwyczajnie, ponieważ jesteśmy w kręgach filozofii, nie ma w tym nic konkluzywnego. A poza tym jest jeszcze nasze codzienne doświadczenie, inne filozofie, inne religie, inne problemy i całkowity, absurdalnie całkowity brak jakiejkolwiek empirii na potwierdzenie którychkolwiek religijnych słów członków dowolnego z istniejących obecnie wyznań. Nie tylko obecnie istniejących. Nikt nigdy, w żaden sposób nigdy nie dał rady udowodnić w jakimkolwiek stopniu istnienie jakiejkolwiek siły nadprzyrodzonej. Jeżeli bierzemy ten argument, że z natury rzeczy nadprzyrodzone są poza możliwością poznania w jakikolwiek inny sposób niż poprzez osobiste doświadczenie w wiarę,
I filozofię, no to zawsze będziemy mieli ludzi, którzy będą to kupować i takich, którzy tego kupować nie będą. Ja jestem w tym drugim obozie, ponieważ nic do tej pory nie przekonało mnie do przejścia do obozu drugiego. Więc ja rozumiem, że na pewno istnieją osoby, o których ksiądz Bańka mówi, i tacy twardzi racjonaliści. I okej, ja rozumiem to, przyznaję, ja się z księdzem zgadzam, że tak o tym myśleć nie należy. Natomiast ja już wcześniej wskazywałem na to, że po pierwsze, ja w ogóle nie wierzę w taką racjonalność per se. Myślę, że racjonalność jest pobudowana na intuicyjnych i emocjonalnych czynnikach. A poza tym uważam, że w związku z tym, co właśnie powiedziałem, w związku z tym, co powiedział ksiądz Bańka o racjonalistach i zasadzie przyczynowości, sceptycyzm i branie udziału w dyskusjach, takich jak na przykład ta, mimo że mówię do ekranu, to jest droga do podjęcia. A wiara religijna jest wiarą. I proszę bardzo, możecie tego używać, ludzie wierzący, którzy być może to oglądacie. Ale nie twierdźcie, że to wy tu jesteście tymi racjonalnymi i to wy potraficie wykazać w sposób konieczny i niezaprzeczalny, że wasz Bóg istnieje. Nie, macie apologetykę, macie sporo argumentów filozoficznych, które nie są konkluzyjne w ogóle i tyle. Konieczny jakiejś przyczyny, nie muszą mieć proporcjonalnej przyczyny, to twierdzenie podważa pewność jakiegokolwiek racjonalnego poznania, a więc podważa ostatecznie również pewność wszelkiej nauki. Jest to pierwszy paradoks, nie przez przypadek umieszczam go na trzecim miejscu, to znaczy wymieniam na początku jako ten, który on może nie jest śmieszny, dlatego że jest dosyć trudny, jest dosyć skomplikowany, ale jednak te paradoksalność tego połączenia, chwalenia się racjonalności. Myślę, że trudność tego rodzaju rozumowania wynika z księdza założeń wstępnych. I z drugiej strony twierdzeniem, że no w sumie to nie wiemy. Nie wiemy, na ile nasz rozum tą rzeczywistość poznaje. W sumie to wprawdzie całe moje życie układam zgodnie z tą zasadą proporcjonalnej przyczyny. Dokładnie studiuję jakąś naukę na przykład i dokładnie badam związki przyczynowo-skutkowe w danej dziedzinie wiedzy, ale w sumie to nie wiem, czy to prawda. W sumie to nie wiem. Księże, zapraszam na katedrę psychopatologii, gdzie uczymy się bardzo silnie o pewnej subiektywności leżącej u podstaw tych nauk, albo do nauk psychometrycznych. Ja oczywiście rozumiem, że to są nauki jednak społeczne, o człowieku. Mamy też twarde nauki, ksiądz Bańka wspominał o matematyce i tak dalej, i tak dalej. Bardziej o naukach, które być może nawet częściej pracują na abstraktach. Natomiast to nie jest tak, że naukowcy twierdzą rzeczy na pewno. Tak, oczywiście używamy zasad, o których ksiądz Bańka mówi, o zasadzie pewnej proporcjonalnej przyczyny, ale to się bardzo mocno miesza w naukach bardziej złożonych, w pewnych teoretycznie zaangażowanych naukach, jak chociażby ta głęboka fizyka, o której nie wiem prawie nic. I jestem mocno przekonany, że ksiądz też nie wie o tym prawie nic. No bo jest, nie wiem, 1% ludzi, którzy wiedzą na tym świecie, którzy wiedzą o tym cokolwiek. Ale zupełnie możliwe jest założenie tej podstawy rozumowania jak zasady proporcjonalnej przyczyny ze względów praktycznych i dlatego, że wydaje się działać. No robimy to przecież przez cały czas. Panie księże, podsumowując ten argument, ja mam wrażenie jednak bardzo wysublimowanego, bardzo zręcznego, ale jednak stracha na wróble. Hochoła. Miejsce drugie, jeśli chodzi o takie moim zdaniem niepoważne argumenty, to wielość religii. Otóż wielość religii zgodnie z ateistyczną myślą. Czuję się osobiście zaatakowany, ponieważ użyłem tego argumentu w moim, no chyba najbardziej niesławnym materiale na kanale. 4 powody, dla których nie wierzę w Boga i nikt nie powinien. Link w opisie. No zobaczmy, co tutaj ksiądz ma do powiedzenia. Świadczy przeciwko istnieniu Pana Boga.
No bo to taki wsiowy człowiek może według ateisty myśleć, że tutaj proboszcz zawsze ma rację i że wiara katolicka, bo Polska jest katolicka, no to wiara katolicka jest prawdziwa, ale to tylko dlatego, że on nigdy w życiu nie opuścił swojej wioski. To nie wiem. Dlatego, że nie widział na całym świecie, ile jest różnych religii. Nie, spokojnie. No. Determinanty środowiskowe i genetyczne są bardzo silne, więc absolutnie może być tak, że chrześcijanin jedzie na 15 lat do Tybetu i wraca, nadal twierdząc, że to ta wiara chrześcijańska najbardziej mu pasuje. Wraca niejako do swojej alma mater, prawda? Więc tutaj ostrożnie, ale na razie podoba mi się. I tak, celowo, tak to układam. I każda z nich jest przekonana, że tylko ona jest prawdziwa. I on gdyby to zobaczył, no to przecież naturalnie by stwierdził, tak, jestem liberalnym ateistą. Niekoniecznie. Od tej pory już wiem, że proboszcz nie miał racji. Taka jest moim zdaniem uproszczona, szczęśliwa wizja racjonalnego ateisty XXI wieku. Moim zdaniem równie dobrze można by twierdzić, że przez to, że mamy różne gałęzie medycyny, na przykład, że mamy jakąś medycynę alternatywną, mamy jakieś ziołolecznictwo, że mamy jakąś akupunkturę i mamy jeszcze zwykłą farmację. Dajmy na to, że patrzymy na podobne schorzenia, tak? Dajmy na to, że ktoś uskarża się na jakieś bóle migrenowe na przykład, no i mamy z jednej strony podejście właśnie takiego ziołolecznictwa, z drugiej strony mamy jakąś akupunkturę i farmakologię i tak dalej, i tak dalej. No i każda proponuje jakieś rozwiązanie w danej dziedzinie. No i moim zdaniem podobnej klasy argumentem byłoby powiedzenie, że skoro tak jest, to oznacza, że zdrowie nie istnieje. Skoro istnieją różnego rodzaju drogi dotarcia do tego zdrowia, to znaczy, że to zdrowie nie istnieje. Czy jest pewna różnica? Oczywiście, że jest pewna. Zanim ksiądz wyjaśni nam różnicę, dwa problemy. Po pierwsze, medycyna to medycyna. Ziołolecznictwo, o ile nie jest oparte na jakichś faktycznych ziołach zawierających określone substancje zbadane przez naukę, albo jeszcze nie zbadane, ale istniejące, to jakby medycyna jest jedna raczej. To znaczy istnieją sprawdzone i niesprawdzone metody, aby pomagać pacjentom, i one są wszystkie wyjaśnialne na poziomie medycyny rozumianej ogólnie, rozumianej ogólnoświatowo po pierwsze. Tak, oczywiście. Zdrowie może sobie istnieć jako pewien zewnętrzny, konceptualny byt opisujący środowisko wewnętrzne człowieka i różne rodzaje medycyny mogą próbować działać na rzecz tego zdrowia. Ale po pierwsze, w tym wypadku raczej mówimy o jednej medycynie, o swoich różnych rozgałęzieniach oczywiście, ale bazujące na podobnych metodach, które lepiej może to zdrowie rozumieć i na nim pracować. I akupunktura, która wiemy, że nie robi nic poza jakimiś tam oczywiście korzyściami psychologicznymi. I to jest na razie moment, w którym się zatrzymam. Na różnica. Może jeszcze podobieństwo. Każda z tych gałęzi medycyny twierdzi, że jest tą najlepszą, tak? Że jest tą prawdziwą, można by powiedzieć. Podobnie jak religie wszystkie twierdzą, że są prawdziwe. W przypadku religii będzie ta różnica, że to będzie weryfikowalne. To znaczy, że jeśli ktoś przychodzi i mówi, przemawiam w imię Boga i jest tak i tak, no to jak najbardziej trzeba go sprawdzić. Trzeba sprawdzić, czy Bóg uwiarygodnia go swoimi znakami wiarygodności, czyli poprzez cuda, poprzez... Dobrze, czyli nie ma sposobu, aby... No właśnie to jest rzecz. W medycynie możemy wykazać w sposób jasny, za pomocą badań, eksperymentów i statystyk, że dana gałąź medycyny, a tak naprawdę po prostu ta działająca medycyna, no właśnie działa. A metody z wygadaniem demonów za pomocą kadzideł, praktyki stosowane chociażby w Indiach, nie działają, bo tak zwana medycyna alternatywna nie jest medycyną. To rzecz pierwsza. Więc w tym wypadku, w wypadku tej analogii, możemy wskazać, że jedna z medycyn jest tą prawdziwą. Natomiast w swoim trzonie ksiądz Bańka mówi nam, że to, że jest wiele dróg prób poznania Boga,
na całym świecie, nie oznacza, że Boga nie ma i nie oznacza, że nie istnieje ta prawdziwa medycyna, religia, która może to zdrowie Boga określić i wykazać, że jest akurat tym podejściem prawdziwym. I ja to oczywiście, że rozumiem. Tak, oczywiście tak jest. Natomiast ja używam tego argumentu w sposób inny. Istnieje wiele różnych religii. Wygląda na to, że to, jakiej religii jesteś członkiem, jest ściśle połączone z tym, w jakiej religii się wychowałeś. Nie istnieją zobiektywizowane sposoby, aby empirycznie czy jakkolwiek inaczej, o czym już mówiłem, wykazać, że to podejście, akurat ta religia, jest tą prawdziwą. W odróżnieniu od tego, co ksiądz mówi, bo ksiądz mówi o cudach, a cuda są zjawiskami, które muszą być możliwe do wykazania empirycznie, jeżeli mamy je zaakceptować. To nie jest filozofia. To są cuda, które się dzieją w naszym realnym życiu, które wpływają na materię, które wpływają na zjawiska zachodzące w nas, otaczające nas rzeczywistości, a zatem muszą być możliwe do udowodnienia empirycznie, żeby były warte utrzymywania. A to się nie zdarzyło nigdy, nigdzie w całej historii ludzkości. W związku z tym mój argument jest taki, że ponieważ istnieje silne połączenie, prawie że wynikanie, tak, że jeżeli urodzisz się w kulturze A, w której wierzy się w tego Boga, to będziesz wierzył w tego Boga, to być może to jest dobry powód dla sceptycznego umysłu, a wierzę, że każdy powinien mieć sceptyczny umysł, aby zacząć kwestionować, aby zacząć wątpić. Jeżeli nie ma oczywiście innych, empirycznych czy innych dróg, żeby wykazać, że akurat grupa, w której akurat się urodziłeś, no że oni mają rację. To jest mój argument. Mój argument nie jest konkluzyjny, mój argument jest zachęceniem do sceptycyzmu w obliczu niemożności udowodnienia prawdziwości konkretnej religii i zauważenia silnego związku między tym, w co wierzę, a jak zostałem wychowany. To jest ten argument. Ponieważ wszyscy ludzie na świecie, którzy wierzą w swojego Boga, wierzą w Niego, dlatego że uważają, jeżeli w ogóle przeszło im przez myśl, żeby zacząć myśleć o tym filozoficznie, uważają, że to jego Boga można w pewien sposób udowodnić. Ksiądz mi się zaczyna rysować jako osoba, która jednak jest zbyt pewna siebie. Uważa ksiądz, że jeżeli zasada proporcjonalnej przyczyny zostanie zakwestionowana nawet w ten delikatny sposób, jak mówię to ja, że niekoniecznie stosuje się wszędzie zawsze, a zatem jest sensowne, aby zapytać, czy na pewno ona zawsze obowiązuje, skoro możemy myśleć o niej tylko za pomocą naszych ograniczonych umysłów, to nam się wszystko rozpada według księdza, a ksiądz robi argument z medycyną, sugerując, że są różne medycyny i przenosi tę analogię na religię i twierdzi, że trzeba zakwestionować religijność innych osób, aby wykazać, że religia jest prawdziwa i ksiądz twierdzi, że chrześcijaństwo wykazało, że jest prawdziwe, a do tego ksiądz używa cudów, których badanie, korzystające z zasady proporcjonalnej przyczyny, jak ksiądz bardzo trzeźwo wcześniej zauważył, że ta zasada jest zawarta głęboko w trzewiach naszych procesów rozumowania, nie jest kompletnie konkluzyjne, nawet nie zbliża się do granicy wykazania, możliwości wykazania, że którykolwiek, jakikolwiek cud miał miejsce kiedykolwiek w historii ludzkości. No nie, księże Bańko, nie czuję się przekonany. Jedźmy dalej. Jesteśmy już prawie w połowie. Proroctwa, które zapowiadały jego przyjście, jego życie. I czy faktycznie jego nauka jest doskonała. I faktycznie da się w ten sposób sprawdzić i znaleźć tą prawdziwą religię, czyli tą, która została faktycznie przez Pana Boga. Ale my tutaj trochę nie o tym mówimy. Mówimy o ateistycznym argumencie, który z wielości religii robi argument przeciwko religii. Otóż zastanówmy się. Ale w innym kontekście niż ksiądz myśli. Przynajmniej w moim przypadku. Mam nadzieję, że moje wyjaśnienie rozwiało wątpliwości. Nie twierdzę, że ponieważ istnieje wiele religii, koniecznym wnioskiem jest, a zatem Bóg nie istnieje. Twierdzę jedynie, że mnogość religii
i fakt silnego związku między naszym wychowaniem, miejscem, w którym się urodziliśmy, a Bogiem, w którego wierzymy, jest dobrą podstawą do wątpliwości, które mogą prowadzić do tego, że wbrew temu, co uważa ksiądz Bańka, nie da się za bardzo wykazać prawdziwości religii poprzez cuda, ani tak naprawdę w żaden inny sposób, a już na pewno nie przez te proroctwa. Być może jest to podstawą do objęcia pozycji sceptycyzmu, o której oczywiście, że uważam, że jest pozycją właściwą. Wielość religii, o czym to świadczy? O tym, że na całym świecie ludzie od samego początku ludzkiej historii po dziś dzień, ludzie są skłonni do tego, żeby wierzyć w istnienie jakiegoś bóstwa, żeby wierzyć w istnienie jakichś bytów wyższych. Które... Ludzie mają również skłonność, bardzo mocno w nas zakorzenioną, do myślenia, jak to się mówi, do myślenia przesądnego. I o czym to świadczy? No może to świadczyć o bardzo wielu różnych rzeczach. Wcale niekoniecznie o tym, że w przesądach coś jest. To jestem pewien, że tutaj ksiądz się zgodzi, że martwienie się tym, że czarny kot przebiegł nam przez drogę, albo przez to, że przeszliśmy pod postawioną drabiną, z jednej strony jest bardzo głęboko w ludzkiej naturze, nadal, albo wiara w horoskopy chociażby, że to może świadczyć niekoniecznie o tym, myślę, że ksiądz się zgodzi, że coś w tym jest, tylko o tym, że jesteśmy tak ewolucyjnie, biologicznie, psychologicznie stworzeni, wyewoluowani, żeby mnie tutaj ktoś za słówko nie złapał. Odpowiedzą na pytania, skąd jesteśmy, z drugiej strony nadadzą jakiś sens ludzkiemu życiu. I teraz świadczy to o czym przede wszystkim? W pierwszej linii świadczy to o tym, że człowiek ma taką potrzebę, żeby szukać jakiegoś wyjaśnienia. Ta potrzeba jest ściśle racjonalna, ona jest rozumowa, działa również na poziomie emocjonalnym. Nie zgadzam się. Również się odbija, ma pewne owoce, efekty, ale przede wszystkim na poziomie racjonalnym. To jest temat bardzo ciekawy do dyskusji, co powiedział ksiądz Bańka, bo na ten moment moja intuicja, ale to jest coś, czego jeszcze do końca nie przemyślałem, ta potrzeba wierzenia w byty wyższe, w pewien naturalny porządek, wydaje mi się właśnie raczej stricte emocjonalna, a bardzo mało racjonalna, bardzo mało rozumowa. Ale tutaj jestem absolutnie otwarty na dyskusję księża. Różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem główna. Człowiek właśnie zadaje podstawowe pytanie, skąd jestem i dokąd idę. Rozumiejąc ogólne pytania, zaczyna zadawać, rozumiejąc ogólne pojęcia, zaczyna zadawać ogólne pytania. Ta potrzeba może być racjonalna pod tym kątem, że potrzeba posiadania odpowiedzi na takie wielkie pytania może mieć związek z jakiegoś rodzaju komfortem psychicznym, ale nie komfortem rozumianym, tak wiecie, płasko, wiecie, takim podstawowym przekonaniem, które sprawia, że możemy funkcjonować, że, mówiąc kolokwialnie, nie kończymy naszych żyć, prawda? Nie kończymy naszego życia. W tym sensie może być racjonalne, że poszukujemy na to odpowiedzi, biorę ten argument, no ale podstawa nie jest racjonalna. Podstawa jest emocjonalna. No, z samego założenia potrzebujemy tego, aby to odpowiadało na jakieś nasze pytania, nasze potrzeby psychiczne, w sensie właśnie naszego komfortu, naszego życia wewnętrznego. Po co jestem? Po co jest ten świat? Po co to wszystko istnieje? Jaki jest cel tego wszystkiego? I zaczyna szukać. To jest dar od Pana Boga. Rozum jest darem od Pana Boga po to, żeby go poznać. I człowiek, który używa rozumu, zupełnie racjonalnie za nim podążając, szuka odpowiedzi na te pytania. Nie zawsze jest w stanie tak łatwo znaleźć odpowiedź i łatwo może zostać gdzieś tam zwiedziony na manowce, ale zawsze religia będzie pewnym zaspokojeniem tego głodu, tych podstawowych pytań, zaspokojeniem tego pytania, skąd jestem i dokąd zmierzam. Tak, tutaj się z księdzem oczywiście zgadzam. Jaki jest mój cel? Skąd się wziąłem? Ale to nie są racjonalne pytania, księże. To nie są racjonalne pytania. Dlatego, że być może racjonalnych odpowiedzi nie ma. I można też znaleźć komfort w zupełnie innym myśleniu. Na przykład, drodzy widzowie, wy umrzecie. Tak samo ja umrę. Prędzej czy później. Wszystko się skończy. Wszystko za jakiś czas się rozpadnie.
co w tym mamy zrobić? Tak, oczywiście, jednym z podstawowych instynktów będzie zwrócenie się do czegoś na kształt religii. Ale są inne metody. Ja na przykład uskuteczniam metodę po prostu nie zastanawiania się nad tym. Nie zgadnijcie, tak też się da. Jeżeli będziemy mieli takie okablowanie w naszych głowach, że po prostu jesteśmy w stanie współpracować albo wręcz nieco odepchnąć tego rodzaju myśli od siebie do tego stopnia, że nie wpływają one negatywnie na nasze doczesne życie, no to sprawa też jest rozwiązana, księże. Więc są inne metody i nie twierdzę, że są bardziej racjonalne niż inne, ale być może są bardziej racjonalne w tym względzie, w zgodzie z moimi przekonaniami, że nie prowadzą do utrzymywania wierzeń, takich jak ksiądz, które uważam, że nie ma powodów, by uważać za prawdziwe. Samo to, rozumiem, że to jeszcze nie są oczywiście idealistyczne podejścia, takie jak carpe diem, ciesz się dniem, walcz i działaj, bo ma znaczenie to, co ma teraz, to, co dzieje się teraz. To jest na przykład myślenie wielkich filozofów, takich jak na przykład znany nauczyciel duchowy Eckhart Tolle, który mówi, naucza, że w pewnym sensie przyszłość i przeszłość istnieją tylko i wyłącznie jako nasze wyobrażenia, jako nasze myśli, a to znaczy, że nie istnieją w żaden obiektywny sposób. Obiektywny sposób istnieje tylko i wyłącznie chwila obecna. Każda przyszłość i przeszłość, którą mamy w naszej głowie, już nie istnieje. Jest tylko zapisem w naszej świadomości, jest myślą. Przeszłość i przyszłość to myśli. W związku z czym jedyne, co się liczy, to chwila doczesna. To jest też ciekawe podejście do tematu. Nie rozwiązuje problemów takich jak konieczność nauki na własnych błędach albo planowania przyszłości, oczywiście. Natomiast Eckhart mówi, że przejmowanie się przyszłością, tak jakby ona była ustanowiona, już prawdziwa, zdeterminowana, tylko dlatego, że coś myślimy, jest iluzją. Jest omamem, urojeniem myślowym i wyobrażeniowym, prawda? Więc są bardzo różne sposoby, filozofie, metody radzenia sobie z wielkimi i trudnymi dla ludzi pytaniami, takim jak o sens istnienia. Nihilizm jest jedną z tych metod, którą uważam również za odpowiedź mocniej pobudowaną na pewnym racjonalizmie wynikającym ze sceptycyzmu, ale też uważam, jak zresztą wszystko, że jest to odpowiedź głównie motywowana emocjonalnie. Jest dowód. To, że ludzie mają takie potrzeby i pragnienia, to nie jest w ścisłym sensie dowód na to, że Bóg istnieje. To nie jest nawet w jednej tysięcznej dowód na to, że Bóg istnieje, księża. Ale w ogóle nie jest to dowód na to, że Bóg nie istnieje. Pełna zgoda, tylko że warto by być może zacząć kwestionować utrzymywane przez daną osobę przekonania. A więc rozumiemy to właśnie tak jak z tą medycyną. Sam fakt, że są różne gałęzie tej medycyny, nie jest jeszcze dowodem na to, że któraś jest skuteczna. Ale na pewno nie jest dowodem na to, że zdrowia się nie da osiągnąć, tak? Skoro wszystkie w jakiś sposób próbują to zdrowie osiągnąć. To raczej, no, Chesterton mówi, że ten argument jest jak potężna armata ustawiona w drugą stronę, to znaczy ustawiona w stronę samego strzelającego. Gdy ateista wychodzi i chce mówić, że przecież tyle jest religii, te wszystkie tam jakieś Shiwy i Horusy i Zeusy, no to wszystko są takie bajki i to po prostu to nie może być nic, tego nie może być prawdziwe. Nie, to świadczy tylko o tym, że ludzie mają wielki głód tych podstawowych pytań, że ludzie szukają odpowiedzi na najważniejsze pytania, że ludzie szukają Stwórcy, że ludzie szukają swojego źródła i jednocześnie swojej przyczyny, nie, jednocześnie swojego celu. I dlatego szukają różnego rodzaju bóstw. Są w stanie odnaleźć prawdę lub nie są w stanie odnaleźć prawdy. Jaka ona jest, to jest zupełnie inne pytanie. Ale świadczy tylko o tym naturalnym pragnieniu, które raczej jest wskazówką za istnieniem Pana Boga niż przeciwko, bo raczej to wskazuje na to, że ta najwyższa władza naszej duszy, że rozum, że to, co nas wyróżnia spośród tego świata zwierzęcego, że właśnie to kieruje nasze spojrzenia na jakieś byty wyższe. Rozumiem tę argumentację? Jak wspominałem, wymieniłem już swoje wątpliwości.
Uważam, że ksiądz bazuje na założeniach, które nie są ewidentnie prawdziwe, że to nie jest wcale racjonalna potrzeba i nie wskazuje jakaś potrzeba wewnętrzna większości ludzi, aby mieć odpowiedzi na pytanie, nie świadczy o racjonalności, nie musi świadczyć wcale o jakiejkolwiek racjonalności i wcale nie wskazuje na obecność czegoś takiego w naszym możliwe, że zimnym i nieosobowym, dalekim i czarnym kosmosie. Więc dobrze, jedźmy do argumentu trzeciego. Kieruje nasze spojrzenia na wieczność, na cel i na przyczynę, a to są pytania, które są już takie stricte teologiczne. A więc jeśli ten argument o wielości religii ma komuś służyć, to raczej służy on teistom niż ateistom. Najważniejszy i moim zdaniem najśmieszniejszy ze wszystkich argumentów, gdzie chciałoby się... Więc widzowie, zapraszam na wielki finał. ...zawołać o nieświęta niewinności wobec tego argumentu. To jest argument, można powiedzieć, Fryderyka II Hohenstaufa. Co ma wspólnego cesarz świętego imperium niemieckiego narodu rzymskiego? To nie, odwrotnie, świętego imperium rzymskiego narodu niemieckiego. Co on ma wspólnego z ateistami? Otóż ten Fryderyk II miał zgodnie z legendą, z podaniem przeprowadzić taki eksperyment, że miał grupkę dzieci zamknąć gdzieś w jakimś odosobnieniu, nikt miał do nich nie mówić, to były maleńkie dzieci, miały te dzieci otrzymać wszystko, czego potrzebowały do przeżycia i do naturalnego rozwoju, ale nikt miał do nich nie mówić. Po co? Po to, żeby ustalić, jaki był język Adama i Ewy. Jaki jest ten najbardziej pierwotny język? Czy te dzieci zaczną mówić w łacinie, grece? Tabula rasa argument. Po niemiecku może? No, to trzeba chyba było ustalić. Ponoć wszystkie dzieci umarły i żadne nie zaczęło mówić, o dziwo. Dlaczego, jaki to ma związek z ateistami? Poziom myślenia jest trochę podobny, niestety. Albo przynajmniej poziom argumentacji jest trochę podobny. Tak jak ten Fryderyk II uważał, że człowiek, jak się go zostawi samemu sobie, to po prostu wyrośnie i właśnie będzie mówił tą doskonałą greką Homera, albo będzie mówił może w języku hebrajskim Mojżesza, albo po prostu będzie właśnie takim doskonałym, nieskażonym niczym człowiekiem, takim właśnie, jaki być powinien. Jaki to ma związek z ateistami? No oni myślą dokładnie to samo. To znaczy, z wielu argumentów ateistów wynika, że są oni przynajmniej jakoś tak, powiedzmy, spontanicznie przekonani, że człowiek, jakby go tak zostawić samemu sobie, jakby nie indoktrynować go żadnymi teoriami, to on tak naturalnie będzie miał poglądy liberalnego ateisty XXI wieku. To się bardzo często pojawia w argumentach ateistycznych, przede wszystkim tych historycznych. To znaczy, gdy taki liberalny ateista XXI wieku komentuje Stary Testament, to ocenia tych ludzi zgodnie z normami moralnymi, które sam stosuje, które sam uzna. Do norm moralnych za chwilę przejdziemy. Natomiast, drodzy widzowie, no, ksiądz Bańka ma rację. Myślę, że nie ma racji w swoich wnioskach, do których przejdzie, oczywiście. Natomiast myślę, że ma rację w tym, że my, rodząc się, możemy być wieloma rzeczami, ale na pewno nie jesteśmy tabulą rasą. Białą kartką papieru. No to psychologia rozwoju. Pierwsi, pionierzy, nawet nie pionierzy, no ale no, Piaget i takie inne nazwiska. Wykazano na miliony różnych sposobów, że mamy tysiące w naszych głowach, w naszych ciałach, w naszej biologii wdrukowanych mechanizmów, wdrukowanych skłonności i to wynika z genów, to wynika z zasad psychologii ewolucyjnej, to wynika również ze środowiska oczywiście, ale tak, oczywiście, że tak. Mamy olbrzymią skłonność jako ludzkość do myślenia magicznego, do wiary w byty nadprzyrodzone, a także do na przykład wiary w duszę, która jest pochodną. Wskazuje się na oddech w najbardziej starych znanych zapisach ludzkości. Z tego się wzięło the breath. Oddech, który w niektórych językach można właśnie tłumaczyć na ducha, a ducha możemy tłumaczyć niekiedy jako właśnie duszę. Jest hipoteza, oczywiście hipoteza, że właśnie kiedy umieramy, umieraliśmy, no to
wydawaliśmy z siebie ostatni oddech i pomimo tego, że nasze ciało pozostawało w relatywnie podobnym stanie, no to czegoś w tym ciele brakowało. Brakowało w nim życia, prawda? Więc najwyraźniej było coś, co mieszkało w tym ciele, czego teraz nie ma. I stąd jesteśmy w XXI wieku i nadal, mimo całej nauce o mózgu, wiele osób uważa, że mamy duszę, coś odłącznego od naszego ciała. Coś, co z nas uchodzi, kiedy umieramy. Nadal czujemy dyskomfort, kiedy mówi nam się, że jest to możliwe, że jesteśmy jednością z naszym ciałem. Jesteśmy świadomością, która może być wytworem różnej aktywności naszych neuronów i ośrodków w mózgu, ale w swej istocie świadomość jest tego produktem i kiedy mózg umiera, to my umieramy razem z nim. To jest bardzo niekomfortowe. Jednym z powodów, dlaczego to jest niekomfortowe, są właśnie nasze skłonności, nasze wdrukowane skłonności, nasze wdrukowane pewne przekonania, które nawet jeżeli pozostawimy nas samych, to będziemy do tego dążyć, do zrozumienia i do znalezienia odpowiedzi na te pytania. To przecież bardzo ładnie łączy się z poprzednim argumentem księdza Bańki o wielości religii, gdzie mówił o tej naszej głębokiej potrzebie szukania odpowiedzi na wielkie pytania. To jest też wdrukowane w nas o wiele głębiej niż ta konkretna kultura i religia, w której się wychowaliśmy. Tak. Literatura naukowa jest w tym aspekcie jasna. Nie rodzimy się jako biała kartka i naturalnie mamy skłonność do religijności. To, co spodziewam się, że ksiądz Bańka powie, to, że ponieważ mamy taką skłonność, bo to też wybrzmiało w poprzednim argumencie, to jest dowód na to, że może coś w tym być. Podczas gdy ja powiem, że nie, to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że jako ludzkość współdzielimy pewne uniwersalnie zakodowane w nas skłonności i potrzeby i wszyscy jesteśmy tak stworzeni, że szukamy na te pytania odpowiedzi. Natomiast nie mówi to absolutnie nic na temat tego, czy te pytania są sensowne i nie mówi nic na poziomie tego, czy to, co ksiądz postuluje jako odpowiedź na te pytania, chrześcijański Bóg z Biblii, to jest ta odpowiedź właściwa. Które są w miarę, powiedzmy, że powszechnie uznane w jego społeczeństwie. I uważa, że to jest takie zupełnie adekwatne, w sensie takim, że on powinien był naturalnie dojść do takiego poznania. A tylko najwyraźniej jakaś zła religia, zła tradycja, zła kultura sprawiła, że praktykował niewolnictwo. To jest argument, który moim zdaniem jest widoczny w każdym argumencie, który bazuje właśnie na Starym Testamencie albo w ogóle takim argumencie historycznym. Na przykład, gdy jest mowa o koloniach i podbijaniu Ameryk. Tak? Katolicy, którzy wyzyskują, podbijają te Ameryki Południowe i być może jeszcze handlują niewolnikami. Jak to może być, że takie rzeczy się dzieją? Zgodnie z tym tokiem rozumowania, Izraelita Starego Testamentu po prostu musiał odrzucić niewolnictwo. On po prostu musiał wiedzieć, że to jest coś moralnie złego, a skoro tego nie wiedział, to tylko i wyłącznie dlatego, że ten system religijny zły Starego Testamentu go w ten właśnie sposób ukształtował, który jest głęboko niedoskonały. Nie, panie księdzu, znaczy jeżeli, oczywiście ja rozumiem, pan nie celuje tego we mnie, pan to celuje w rzeczy, które ksiądz, przepraszam, słyszał, pojawiające się często w argumentach ateistów. I to oczywiście prawda, że tego rodzaju argumenty pojawiają się bardzo często. I się zgadzam. Natomiast to, co ksiądz mówi, bo ksiądz teraz tak troszeczkę przeszedł na rozmowę o pewnej moralności, o konieczność postrzegania moralności starotestamentowych proroków i tamtejszych społeczeństw, z punktu widzenia czasów, w których żyli, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie widzę ścisłego związku, pewnie zaraz się to wyklaruje. Natomiast to, co mówią współcześni 21-wieczni ateiści, to jest to, że skoro Bóg jest wszechmocnym dawcą każdego wszelkiego dobra, a obecnie jesteśmy w pewnym konsensusie, że niewolnictwo jest niefajne i używamy Boga i religii, aby to wskazać, to wydaje się nieco dziwne, że Bóg zlecał tego rodzaju akcje w przeszłości. Ja rozumiem koncept określonego momentu historii,
a także być może pewnych praktycznych możliwości i pewnych praktycznych ograniczeń z danego okresu. Wciąż wydaje mi się, że gdyby Bóg zawsze uważał, że niewolnictwo jest bardzo złe, w Biblii byłoby to ujęte jakoś inaczej. Te wszystkie cytaty z posiadania niewolników byłyby opisywane jako jakiegoś rodzaju być może zło konieczne, byłoby więcej zasad dotyczących tego, jak się obchodzić w tej rzeczywistości, aby zawsze w Biblii jasno wynikało, że pomimo kontekstu historycznego, no bo przecież Bóg nie zmienia swojej moralności z czasów na nowe czasy, niewolnictwo było postrzegane jako jednak coś inherentnie złego, ponieważ obecnie wydaje nam się, co jest stwierdzeniem subiektywnym oczywiście, że posiadanie drugiego człowieka jako swoją własność, tak jak przedmiot, jest czymś niewłaściwym, jest czymś niemoralnym. Ale to jest argument, w który ja nie chcę za bardzo wchodzić i widzę również, że ten film się już bardzo przedłuża, więc pozwolę sobie tutaj jakby nie kopać. Przejdźmy dalej, zobaczmy, jak ksiądz powiąże te różne myśli w jeszcze coś pewnie koherentnego, czego się oczywiście spodziewam i zobaczymy, czy jeszcze będę miał ochotę się do czegoś tak głębiej odnieść. I na moje argumenty, gdy wspominałem o tym, to było w rozmowie z panem Wybrańczykiem, to znaczy rozmowie, to była tylko wymiana materiałów, a nie żadna rozmowa, gdy wspomniałem o tym, że ci Izraelici że stali na takim stopniu kulturowym, że zrozumienie dla nich tego, jak to zrobić, żeby znieść niewolnictwo, jednocześnie w całej tej sytuacji geopolitycznej, że byłoby to dla nich coś, co ostatecznie pewnie doprowadziłoby ich do upadku. Tak, no to pan Wybrańczyk to skomentował w ten sposób, że tak, ci Izraelici to byli tacy jaskiniowcy, którzy myśleli tylko o tych najbardziej podstawowych potrzebach. Powiedział to w sposób jeszcze mniej kulturalny. Powiedziałbym natomiast, nie ma potrzeby cytować tego dokładnie. I to jest właśnie ten sposób myślenia. To znaczy albo mamy jakiegoś jaskiniowca, człowieka zupełnie prymitywnego, albo mamy człowieka, który właśnie powinien być takim liberalnym ateistą XXI wieku i mieć takie, a nie inne poglądy. Bardzo słusznie zauważa Chesterton, że to, że mamy dzisiaj takie, a nie inne normy moralne, abstrahując od tego, że jest to owoc wielu różnych procesów myślowych i idei, które się ustarły w naszej kulturze i które pochodzą również oczywiście z objawienia, że oprócz tego wszystkiego to współczesna moralność wcale niekoniecznie jest lepsza niż na przykład moralność średniowiecznego człowieka. I teraz, gdy współczesny człowiek się chlubi tym, że on nigdy nikomu w bitwie nie uciął głowy, to nie oznacza wcale, że jest na pewno na wyższym stopniu moralnym niż ten rycerz średniowieczny, który regularnie ludzi zabijał w bitwie, być może nawet nie zawsze w wojnie, która była w pełni sprawiedliwa, ale są inne rzeczy, gdzie my, w sensie ludzie XXI wieku, które my, ludzie XXI wieku akceptujemy, które u nas się przyjęły, akceptujemy powiedzmy tak w cudzysłowie, to znaczy... Czy ja nie chcę wchodzić w dyskusję na temat moralności, bo moralność moim zdaniem jest bardzo, bardzo silnie jednak konceptem, czyli z natury czymś subiektywnym, współdzielonym przez różne kultury w różnym stopniu, w zależności od danej sytuacji geopolitycznej, od dominującej obecnie religii, filozofii myślenia, ustroju politycznego, a także momentu w historii. Nie, moralność jest czymś, od czego chyba byłbym najdalej od prób zobiektywizowania. Tak, to jest trudna prawda, że to, że obecnie uważamy, że niewolnictwo jest złe, nie jestem nihilistą moralnym. Ja myślę, że niewolnictwo jest bardzo złe. Faktycznie nie oznacza, że nie jesteśmy, że jesteśmy lepsi od takiego rycerza w średniowieczu, który był w tej bitwie i ścinał komuś tam głowy, a za sobą miał kordon swoich niewolników, powiedzmy, fantazjuję oczywiście, którzy nieśli jego tarcze i bandaże na wypadek, gdyby ta walka poszła temu rycerzowi nie po jego myśli. Się przyjęły, które nie budzą takiego wielkiego zgorszenia, a które wcale moralnie tak dobre nie są. A więc rycerz średniowieczny być może zabijał ludzi na wojnie, ale z drugiej strony na przykład nie przyszłoby mu to do głowy, żeby oddać swoich starszych rodziców do opieki
dla kogoś obcego. Jemu by to do głowy nie przyszło. I być może dla liberalnego ateisty to w ogóle nie jest żaden zarzut, nic niemoralnego. No tak, dla rycerza średniowiecznego też nie było nic niemoralnego w toczeniu nieustannej wojny. I to nie znaczy, że jedno albo drugie miało rację i co nie znaczy, że w ogóle jest odpowiedź, czy którekolwiek z tych było lepsze czy gorsze. Zgadzamy się, księże, w sensie tak, moralność jest trudna. Rzecz w tym, że to ksiądz raczej chyba, tak mi się wydaje, wierzy w pewną zobiektywizowaną, wielką moralność nadaną przez objawienie. A jeżeli bierzemy tą postawę, no to wtedy jesteśmy w problemie subiektywizmu moralnego i wtedy teoretycznie istnieją odpowiedzi, kto powinien być lepiej moralnie oceniany, ksiądz Bańka, osoba, która oddaje starszą osobę do domu opieki, czy rycerz, który zabijał ludzi na wojnie. Problem w tym, że ksiądz być może nie ma jak tego stwierdzić. Więc musi używać Biblii, a Biblia jest pełna sprzeczności. Nawet jeżeli nie zgodzimy się na sprzeczności, to jest pełna fragmentów, które wymagają bardzo rozbudowanej interpretacji w kontekście historycznym, w kontekście językowym i tak dalej, i w kontekście filozoficznym również, w związku z czym to na Państwu leży ciężar zadania jakoś dotarcia do tych odpowiedzi. To się chyba zgadzamy. Można się kłócić w jednym i drugim przypadku, kiedy to jest moralne, kiedy to jest niemoralne, ale i jeden i drugi przypadek nie jest wcale taki oczywisty. Ale to powiedzmy raczej taka uwaga na marginesie. No właśnie, też mam wrażenie, że to raczej była uwaga na marginesie. Tertona. Najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy widzieli, jak bardzo dziwnym sposobem myślenia jest podchodzenie do tego, do ludzi w ten sposób, że jest zupełnie naturalne, że powinni ludzie mieć taką moralność, jak my mamy dzisiaj. To jest po prostu naturalne. Albo zarzut podobny, że właśnie to Pan Bóg powinien od razu objawić taką moralność, jak my mamy dzisiaj, a nie jakąś inną. Skoro jest doskonały, to powinien objawić tą doskonałą moralność od razu. To jest argument, który później wynika z tego, można powiedzieć, że jest taką bardziej dopracowaną formą. Może o tym za chwilę. Najpierw a propos tego, skąd się bierze moralność. Jak to jest, że nawet w samej Europie przecież mamy zupełnie inne podejście do moralności, tak? Na część społeczeństwa europejskiego uważa, że eutanazja jest dobra, część nie. Aborcja będzie to samo. Jak to się dzieje, że dla Chińczyków jest to zupełnie naturalne, mniej więcej naturalne, powiedzmy, dla dużej części społeczeństwa, że żyją w społeczeństwie, które jest totalitarne, a dla Europejczyka jest to nie do pomyślenia. Jak to się dzieje, że na przykład, to jest też przykład Chestertona, dla Amerykanina nie będzie niczym złym, znaczy będzie czymś lekko niewłaściwym, żeby nie pamiętać o swoich przodkach. Będzie dla niego też czymś niewłaściwym, żeby nie okazać szacunku rodzicom. Ale na przykład torturowanie wroga będzie traktowane dla przeciętnego, będzie postrzegane przez przeciętnego Amerykanina jako coś ściśle niemoralnego. A dla współczesnego Chińczyka nie okazanie szacunku wobec przodków będzie ogromną zbrodnią. Nie okazanie szacunku wobec rodziców będzie ogromną zbrodnią. A torturowanie wroga, no to coś nie w porządku, ale bez przesady. Te różnice w moralności są bardzo wyraźnie widoczne, nie tylko na przestrzeni czasu, ale również w przestrzeni miejsca. Dlaczego tak jest? No. Ale w tym momencie ksiądz powinien powiedzieć, że któryś z tych poglądów ma rację, że któraś z tych stron ma rację. I ksiądz musi użyć do tego swojego rozumienia moralności, przepuszczonego przez filtr religii, w którą ksiądz wierzy, poprzez objawienie, a czy nie objawienie, tylko poprzez nauki ludzi, którzy twierdzą, że tego objawienia doznali. Dlatego właśnie, że nie jest tak, że jak się dziecko gdzieś zostawi, to ono będzie mówiło po hebrajsku albo po grecku, tylko i tak samo jest z normami moralności. One są wytworzone kulturowo, to znaczy człowiek. A zatem tu mamy klamrę, teraz księdza pojąłem w pełni. Czy się ich wyrabia się w nim pewne nawyki i nasza moralność
jest owocem wielu różnych idei, które wpłynęły do naszego społeczeństwa, do naszej cywilizacji. To jest kwestia etyki Starego Testamentu, czyli Izraelitów, etyki Starego Testamentu. Całej filozofii chrześcijaństwa. Udoskonalonej etyki Starego Testamentu. Które przecież było tak prominentne w Europie w dawnych czasach, prawda? Nic dziwnego, że nasze normy kulturowe, nasze normy moralne w dużej części są echem tamtych standardów myślenia etycznego, moralnego. Testamentu w etyce Nowego Testamentu, a więc Boże objawienie, jedno wielkie źródło. To jest prawo rzymskie, to jest filozofia grecka. No oczywiście, jeszcze idąc do tyłu w antyk, naturalnie, dalej przecież pobrzmiewają echa etyki i szkół myślenia obecnych w starożytnej Grecji i tak dalej. Oczywiście, że tak. Arystoteles, ale wcześniej również Platon. To swoją drogą moim zdaniem jest wyjaśnienie, dlaczego chrześcijaństwo targa się nieustannie, miota się nieustannie pomiędzy okresami takiego purytanizmu, czyli takiego podkreślania, że czystość jest najważniejszą cnotą i najważniejsze, żeby strój był najbardziej kompletny, a z drugiej strony ekstremalnej rozwiązłości i twierdzenie, że właśnie wolność w sferze seksualnej jest najwyższą wartością. Widać w naszym społeczeństwie to od zawsze, niejako w naszej historii, etapy zarówno jednego, jak i drugiego. Wynika to moim zdaniem ciekawa hipoteza. Zmieszania tejże etyki wynikającej z objawienia z filozofią grecką, która ma to dziedzictwo takie ściśle nieprzyzwoite. Nieprzyzwoite jest opinią, oczywiście. I tam pewne rozwiązania, pewne praktyki obecne w starożytnej Grecji były okej. No, tam oczywiście był skrajny seksizm w wielu miejscach i tak dalej. No i w ogóle o czym ja mówię? No, myślenie antyczne. No, chyba nie będziemy twierdzić, że powinniśmy się zachować jak starożytni Grecy w każdym wymiarze. Ale to, o czym ksiądz mówi, pewien order, pewna czystość, purity, a pewien chaos, pewna rozwiązłość, pewna wolność przede wszystkim. No tak, to są idee, które się oczywiście wynikają to z antyku, to z okresów późniejszych. Bardzo ciekawy temat. Nawet u mnie na, wiecie, jakichś takich podstawowych podstawach filozofii o tym byliśmy uczeni. Natomiast ja nie rozumiem, bo ksiądz robi bardzo fajny argument na to, że tak, moralność jest w nas wdrukowana. Każde społeczeństwo ma inną moralność. Ta moralność też się różni na poziomie grup społecznych, na poziomie jednostek nawet. No ale co z tego wszystkiego wynika? No z tego wszystkiego wynika to, co ksiądz wskazuje, że nie jesteśmy tabulą rasą. Oczywiście, że nie. Jesteśmy miotani przez tysiące różnych wpływów. Zresztą jestem osobą, która nie wierzy w wolną wolę właśnie mniej więcej z tego powodu. No ksiądz pewnie wie, że jest dusza, która potrafi przemóc wszystko to, o czym właśnie ksiądz opowiada i objawienie tego jedynego słusznego Boga, w którego ksiądz wierzy. Natomiast no właśnie ta obiektywność przecież wylewa się z myślenia religijnego księża. Ja bardzo cenię, że ksiądz tak bardzo otwarcie i bardzo inteligentnie, mądrze mówi o tych wszystkich zależnościach, różnicach kulturowych, powodach różnych zjawisk i tak dalej, i tak dalej. No ale w swoim... Ja rozumiem, że to jest pod kątem argumentu stawianego przez pewną część ateistów, który jest rzeczywiście mało prawdziwy. Natomiast zastanawiam się, co z tego wynika dla strony chrześcijańskiej. Bo moim zdaniem nie wynika z tego nic, a tylko ksiądz jakby nieświadomie chyba pracuje na pewne poczucie, być może zachęty, zachęcania ludzi właśnie do pewnego wątpienia. No przynajmniej dla mnie, mi się tego dobrze słucha, słuchajcie. No bo tak jest, Nie jestem stricte po żadnej ze stron, jeżeli chodzi o moralność dawnych ludów w kontekście nauk Starego Testamentu. Nie jestem pewien. Myślę, że jest taki, że myślę, że ten argument może mieć sens, że musimy popatrzeć na to przez pryzmat historyczny. Wielu ateistów, na przykład słynnie Maddy Lahanty, no twierdzi, że także niewolnictwo powinno być zawsze zakazane, jest zawsze niemoralne. Jeżeli Bóg tego w Starym Testamencie nie powiedział, to znaczy, że jest niemoralny i my oceniamy go jako niemoralnego i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem przekonany, w związku z czym nie czuję się jak jedna z osób,
która wypowiada argumenty, które ksiądz Bańka uważa za śmieszne, równocześnie wydaje mi się, że w tym długim materiale, w tej długiej analizie wyłuskaliśmy sporo założeń księdza, sporo takich jego myśli, z którymi ja się bardzo mocno nie zgadzam, a które równocześnie stanowią fantastyczne nasiona różnych potencjalnych, być może przyszłych jakichś dyskusji czy wymian wideo. W związku z czym ja jestem kanałem oczywiście mniejszym niż kanał Łukasza Wybrańczyka, więc nie mam pojęcia, czy ten materiał dotrze do księdza Bańki, ale jeżeli mogę was o coś prosić, to jeżeli ktoś z was bywa na socialach księdza Bańki, jeżeli obraca się w tym społeczeństwie, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ten materiał, który teraz oglądacie, księdzu podlinkować. Miotamy się, można powiedzieć, tak cywilizacyjnie pomiędzy jednym i drugim. W każdym razie chodzi o to, że to jest zupełnie naturalne, że cywilizacje tworzą się przez wielkie idee, mieszanie się, ścieranie się tych wielkich idei. I to, co my dzisiaj uważamy za naturalne, jak na przykład oddawanie osób starszych do domów opieki, to jest... Tak się stało ze względu na coś, to znaczy jakieś idee, które weszły do naszego społeczeństwa, mieszały się tam przez dziesięciolecia, sprawiły, że tak właśnie myślimy. Ale to nie jest jakaś naturalna, domyślna rzecz. I dzisiaj dla Arabów to jest coś strasznego, to jest to zgroza, że można coś takiego zrobić. I słusznie, i w tym punkcie mają rację. To jest coś strasznego i to jest bardzo dziwne, co nie zmienia faktu, że... Może być w jakichś ekstremalnych sytuacjach to moralnie dopuszczalne, ale nie jest to dobre, czyste rozwiązanie w jakimś zupełnie kryzysowej sytuacji, gdzie nie ma innej możliwości. Tak, ale nie jest to rozwiązanie dobre. A więc faktycznie jest to taka nieświęta niewinność, moim zdaniem, jeśli można tak powiedzieć, tak jak u tego Fryderyka Hohenstaufa, to też była nieświęta niewinność, jeśli faktycznie to zrobił, przecież skazał ludzi na śmierć, w zasadzie śmierć w męczarniach, pomimo tego, że te dzieci wszystko miały, jeśli faktycznie to miało miejsce. No to podobnie mamy tutaj do czynienia z taką nieświętą niewinnością, z takim założeniem, że ten człowiek jest tak, jak tak rozkwita i jest taki, po prostu staje się naturalnie liberalnym ateistą XXI wieku i tak. I tylko ci źli katolicy i inni tam... I absolutnie się z księdzem zgadzam. Zabobonni ludzie wtłaczają im to w głowę jakieś ciemne zabobony i tylko dlatego są zwolennikami tych ciemnych zabobonów. I to jest również wyjaśnieniem, to znaczy, że nasz sposób myślenia, mówienia, działania, nasze pojmowanie moralności, że ono wynika z takich wielu różnych idei, prądów, które się... Gdzieś tam w naszą... Ksiądz zwraca uwagę bardzo mocno na kulturę, na cywilizację i tak dalej, i tak dalej. No ja bym dołożył do tego całe nauki biologiczne, tak? To wszystko będzie również wynikało, nie wiem, czy w równie wielkim stopniu, czy w większym, czy w mniejszym, ale na pewno w znaczącym, z naszej biologii, z naszych genów, z naszego dziedzictwa genowego i tak dalej, prawda? Cywilizacje wmieszały, stąd wynika również... Chociaż oczywiście jest argument, że pokonaliśmy w pewien sposób naszą biologię i obecnie nasz rozwój i nasze zmiany w myśleniu i trendy wynikają raczej właśnie z wojen kulturowych. Jest to coś, czego też nie studiowałem, więc tylko zaznaczam, że istnieje taka szkoła myślenia o problemie. Że Pan Bóg, gdy daje nam jakieś przekazania, to musi je dać w taki sposób, żeby one były dla nas do zrozumienia i do wykonania. No tak. Przechodzimy teraz od pewnej krytyki i wyjaśniania do stawiania tez. No i tu się robi od razu zabawnie, no bo nagle ksiądz mówi o pewnych objawieniach, prawdach, które możemy odczytać obiektywnie poprzez objawienie z jego ulubionej religii i możemy to najwyraźniej rozumieć w sposób jasny. No chyba, że zaraz będzie jakiś twist, jakiś zwrot akcji. No drodzy Państwo, no to prawdy wynikające z religii, prawa moralne wynikające z danej religii podlegają takim samym prawom jak wszystkie inne wielkie myśli i filozofie w naszym świecie. Są takim samym chaotycznym tyglem inspiracji, które zmieniają się z czasem, jak wszystko inne. Tyczą się te rzeczy, o których ksiądz mówił, w takim samym równym stopniu również religii, którą ksiądz uważa za prawdziwą. Każde przekazanie zawsze będzie tak po prostu od razu do wykonania. Dajmy prosty przykład. Gdybyśmy teraz, Pan Bóg daje nowe objawienie, no oczywiście nie jest możliwe, ale i daje przekazanie absolutnie niedopuszczalnym, jest ściśle niemoralnym, żeby kobieta pracowała.
musi tylko mężczyzna pracować. Dlaczego Pan Bóg nie dałby takiego przykazania? Mógłby dać, abstrahując od tego, że już po objawieniu Nowego Testamentu nie będzie kolejnego objawienia, ale dlaczego by tego nie zrobił? Dlatego, że w naszej konkretnej sytuacji, w tej chwili, jest to nie do zrobienia, że byłoby to, zasadniczo jest to dobre. Jest to dobre, żeby dla społeczeństwa, po prostu, naturalnie. Jest to dobre, żeby społeczeństwo, żeby istniało, miało jak najwięcej dzieci. A będzie miało jak najwięcej dzieci, jeśli kobiety będą mogły się... Dlaczego to jest niby dobre? Dlaczego duża ilość dzieci ma być dobra? To jest założenie, które ksiądz ma na bazie swojej religii. Temu bez problemu poświęcić. W naszym społeczeństwie to nie jest możliwe. Mężczyzna musi zarabiać ponadprzeciętnie dużo, żeby umożliwić kobiecie nie pracowanie, jeśli małżonkowie chcieliby, żeby ona została w domu. Jest to dobre dla społeczeństwa, gdy jest ta możliwość. Pan Bóg mógłby to nakazać, no ale właśnie w naszej konkretnej sytuacji w tej chwili nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Byłoby to bardzo trudne i nieproporcjonalnie. Czy zatem idealny Bóg nie mógłby ułożyć przykazań w tak genialny sposób w swej wszechwiedzy i wszechmocy, aby stworzyć uniwersalne prawdy moralne, które tyczyłyby się każdych warunków i zawsze byłyby dobre? Mało tego, czy wszechmocny, wszechwiedzący Bóg nie mógłby uczynić tych prawd tak oczywistych i tak głęboko wdrukowanych w nasze serca, że nie potrzebowalibyśmy wojen kulturowych i innych, aby do nich dochodzić i nawet jeżeli do nich dochodzimy, to nigdy nie konkluzyjnie, one są zmienne z czasem? Czy wszechmocny Bóg nie mógłby tego zrobić? Być może nie mógłby tego zrobić, ponieważ zaburzyłby wolną wolę, to jest temat na inną dyskusję oczywiście. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że świadczy to o nieudolności przekazu i nieudolności w tworzeniu nas jako odbiorców jego wszechwiecznych prawd. Ale ja cały czas, kiedy ksiądz mówił, miałem w głowie bardzo proste przykazanie nie zabijaj, które też jest niemożliwe do utrzymywania, jeżeli chcemy być moralni w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa w dzisiejszych społeczeństwach, nawet jeżeli uznamy, że zabijanie tyczy się naszych bliźnich, czyli ludzi. Ponieważ nadal mamy wojnę, niekiedy trzeba się w społeczeństwach bronić, nadal mamy wielkie dyskusje etyczne i moralne dotyczące aborcji czy eutanazji i bardzo proste, prostolinijne, wręcz prostackie przykazanie nie zabijaj, które miało zastosowanie 2000 lat temu, obecnie jest o wiele bardziej złożonym i naglącym problemem, aby się nim zająć i filozoficznie zacząć to rozpakowywać. A to wszystko jest widziane przez okulary współcześnie żyjących ludzi w określonych kulturach, społeczeństwach i krajach, gdzie okazuje się, że moralność jest stricte subiektywna. W związku z tym, księże, ja się zgadzam z obserwacjami księdza, zupełnie nie zgadzam się z księdza konkluzjami. Cena, którą trzeba by za to zapłacić, byłaby nieproporcjonalnie duża, a być może w ogóle by się tego zrobić nie dało. Dlatego te przykazania, które Pan Bóg daje, oczekiwania, są dostosowane do konkretnych możliwości. Nie zmienia to faktu, że etyka pozostaje obiektywna, w sensie takim, że są rzeczy, które są dla nas dobre i są rzeczy, które są dla nas złe. Dobrem jest dla człowieka, żeby używał swojej seksualności zgodnie z ich przeznaczeniem. Co to niby ma znaczyć? Dobrem jest dla człowieka, nie, inaczej, dobrem jest dla małżeństwa, żeby kobieta mogła poświęcić się trosce o rodzinę. To jest dobre, ale ile... Według księdza i według księdza nauki. Co to znaczy, że to jest obiektywne dobre? Jak przeskoczyliśmy z wyrafinowanej dyskusji o subiektywności i moralności do stwierdzenia, ksiądzu Bańko, że to jest dobre, jeżeli kobieta może poświęcić się swojej rodzinie. Możliwe, że się nawet z tym zgadzam, ale jak ksiądz uważa, że powinien to zobiektywizować? W tej materii będzie wymagane w danej sytuacji. Tutaj jest pewna szara strefa, to znaczy jest pewna możliwość zmiany, przesuwania, podnoszenia lub obniżania tych wymagań i jak najbardziej Pan Bóg może to zrobić, tak jak było właśnie w przypadku rozwodów w Starym Testamencie dopuszczone ze względu na zatwardziałość serc Izraelitów. Później, gdy już dorośli do tego Izraelici, żeby przyjąć przykazanie w jego pełnej formie,
zostaje ono, ta dyspensa do rozwodów zostaje zniesiona. Ja rozumiem. No, ksiądz uważa, że jest sobie idealny nauczyciel, który moralnie daje prawa różnym społecznościom i daje różne prawa w zależności od tego, jaka jest akurat sytuacja historyczna danego ludu, którym prawa przekazuje. Po pierwsze, on ten lud stworzył, on dokładnie wiedział, dlaczego oni są, jacy są, mógł stworzyć to na nieskończoną ilość innych sposobów, mógł zrobić tak, że prawa, które przekazuje, będą uniwersalne i będą miały zastosowanie wszędzie, a nie tak jak dzisiaj, gdzie nadal mamy debatę etyczną dotyczącą każdego, prawie każdego podnoszonego przez na przykład Biblię, przez nauki biblijne, moralnego pytania, jak ksiądz zresztą udowodnił przed chwilą, mówiąc o tym, że obiektywnie dobre jest, jeżeli kobieta jest w domu i zajmuje się dziećmi. Dalici muszą pozostać w związku małżeńskim do końca. Natomiast ja rozumiem, że jest to dopasowuj swoje nakazy, zakazy w określonym społeczeństwie, zwłaszcza, że na to społeczeństwo Bóg nie miał wtedy wpływu, co wydaje mi się dziwne, ale może tak być. Na przykład, bo inaczej nie mieliby wolnej woli i tak dalej, co nie przekonuje mnie filozoficznie, ale rozumiem, że taka może być podstawa rozumowania księdza w tym momencie. I w porządku, biorę ten argument, przytulam go, takie ostatnie wyrażenie słyszałem ostatnio. Nie wydaje mi się, aby to wskazywało na coś konkretnego, na co ksiądz wydaje mi się, że chciałby, aby wskazywało, ale też zdaję sobie sprawę, że w tym materiale nie było zadaniem księdza, aby na coś tak bardzo silnie wskazywać. On raczej brał argumenty ateistów, oczywiście, które uważał za śmieszne, tytuł filmu. I pozwólmy księdzu dokończyć. Twojego życia, ci prawdziwi Izraelici, a więc ci, którzy przyjęli nauczanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Myślę, że to już na dzisiaj wystarczy. Więc pozwolę sobie już tutaj księdza odciąć i podsumować również to ze swojej strony. I zanim przejdziemy do podsumowania, chciałbym, abyście wiedzieli, że ten materiał powstał dzięki wsparciu moich patronów na moim profilu na Patronite. Więc jeżeli podoba Wam się, co oglądacie, chcielibyście zobaczyć więcej filmów tego, a także innego typu, bardziej oskryptowanych i tak dalej, a także streamy na żywo i tak dalej, no to w opisie tego filmu macie link do mojego profilu Patronite. Zerknijcie, a nóż widelec zdecydujecie się, aby ten projekt, aby Lupę Sceptyka wesprzeć. Będę dozgonnie wdzięczny za każde okazane rzeczywiście wsparcie. Jeżeli chodzi o moje podsumowanie całego tego filmu, ja rozumiem formułę, rozumiem argumenty, które ksiądz Bańka przytaczał i w większości albo się z księdzem zgadzałem, że tak użyty ten konkretny argument ateistów, o którym on mówił, nie jest wcale dobry z naszego punktu widzenia, albo, jak w tym argumencie z wielości religii, no ja przynajmniej inaczej go rozumiem. Poza tym uważam, że w pierwszej części ksiądz bardzo mocno schochołował całą tą sytuację, twierdząc, że jeżeli jakieś prawo, nawet tak podstawowe prawo, może nie działać w jakichś określonych sytuacjach, to znaczy, że musimy w nie wątpić w całości obszaru rzeczywistości, co wydaje mi się jest niezasadną, możliwą, ale niezasadną, jest to możliwe, ale niekoniecznie zasadne jest, aby tak uważać. I na koniec zakończył ksiądz tym argumentem z tabuli rasy, a potem przeskoczył do pewnego subiektywizowanego przekazywania obiektywnej moralności przez Boga w odniesieniu do okresu historycznego i ludu, któremu ten Bóg miał te prawa przekazywać, gdzie siedzę jeszcze na płocie w swoim podejściu. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Dziękuję księdzu Bańce za możliwość obejrzenia księdza i wysłuchania księdza i możliwość skomentowania tego, zanalizowania i wypuszczenia w formie tego już zbyt długiego filmu. Jeżeli nie chcecie albo nie możecie wesprzeć mnie na Patronite, to możecie zawsze dać lajka i subskrypcję kanałowi. To też bardzo fajnie pomaga, w konsekwencji sprawia, że film trafi do większej liczby osób, a przez to wiadomo, wszystko się będzie nakręcać. Także zróbcie to, jeżeli nie możecie wesprzeć mnie na Patronite. Bardzo Wam dziękuję, pozostańcie sceptyczni i do widzenia, do następnego. Cześć.